Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Sezon ogórkowy, lato w pełni. Kochani, za oknem 30 parę stopni, a my kupiliśmy wczoraj 20 kilogramów ogórków gruntowych. Tak. Artur... Jedną trzecią wyselekcjonowaliśmy. Tak, Artur wczoraj to wszystko czyścił, mył, pucował, szorował, żeby tych ogonków niczego nie było. Powiedział, że w nocy, jak dłużej będzie pracował, to już zwariuje. Szan mamy własny, tak, który wyrósł zaraz, w naszych zaraz popatrzcie, ogórki. 20 kg. Tak, z 5 kg musieliśmy wyrzucić, kochani, tak. To jest jeszcze, o, tu się moczą się następne, tak. Piękne ogórki. Jeszcze piękniejsze. Uwaga. Baldachinki tutaj mamy. Od gospodarza. Od pani Lucyny, naszej gospodyni. Od naszego gospodarza. Gospodarza. Tak, dostaliśmy koper prawdziwy. Taki do kieszenia. Zobaczę, tak, bo jest bardzo gorąco na zewnątrz, więc wszystko jest w słońcu. I dostaliśmy chrzanę. Zaraz koper. Nie wiem, czy będzie widać koper. Pamiętacie z tamtego roku koper? Tak, to jest od tego samego gospodarza koper. Przecudny. Baldachimy kopru. A jak pachnie w domu potem. Teraz ziemniaczki gotuje właśnie młode z koprem. O, dużo jest tego. A tutaj... Chrzan będziemy czyścić. Chrzan też. Jest chrzan. Będziemy czyścić chrzan. Do ogórków? Do ogórków, proszę bardzo. Ale gorąco na dworze. I mamy jeszcze. Zobaczcie, jest tak gorąco na dworze. Też o, spójrzcie, że musiałam przykryć wszystko, co jest na zewnątrz. Młode rzodkiewki. Po prostu ukrop jest. Tak, jest po prostu ukrop. A tu zamknij drzwi, bo jest mi bardzo gorąco. O, tak. A ja idę teraz tutaj. O, proszę bardzo. Tutaj do ogóreczków Artek robi. Tak, obiera czosnek. Już młode główki z tego roku. Kupiliśmy taki jeden wianuszek. Ładnie pachną. Ale jak pachnie cudownie. O, tutaj. Tak, tej brudy wszystkie idą, nie pokazuję. O, i czosneczki obrane, pachnące, miam. Bardzo lubię. A tutaj zaraz wam pokażę, dobrze? Ej, hop. Tutaj są listki, zebraliśmy, pani Bożeno, zebraliśmy listki z czarnej porzeczki, ale są dużo jest takich, że owady złożyły jajeczka gdzieś w środku w listkach. Wybieram takie, które są najzdrowsze, jedynie zdrowe, ale coś z tego wybierzemy. Lecimy dalej. A tutaj w międzyczasie dusi się wątróbka dla mamy, bo dwie kaczuszki dostaliśmy, kupiliśmy od gospodarza i dwa kogutki. O, tutaj młode ziemniaczki się już gotują. Tak, a tutaj wątróbki z marchewką, z selerami, z koperkiem. Na razie początek dopiero. Słyszycie? Bul. Cóż za wspaniały moment. Cudowny. Och, a w międzyczasie, spójrzcie, kochani, jest tak gorąco. Tak, czytałam, że w Japonii odczuwalna temperatura dzisiaj była 40 stopni. No niestety we wtorek będą mieć jeszcze wyższą temperaturę. O, piękne. Jak patrzę na te, O, motyle się ganiają, ale śliczny moment. Cudny. Zawsze mi się przypomina to motugu, jak patrzę na te hortensje. Hydrageny, tak. Także ilekroć jestem w łazience i patrzę na hortensję, jestem w Japonii, w Hahoi. Motugu, look. Tak. I motyl. Jeszcze zbliżę. Dobra, spróbuję. Opa. O tak. Kochani, minęło kilka gorących godzin. Popatrzcie, to jest owoc Arturowej pracy, szczególnie i mojej oczywiście. Włożyliśmy kilkanaście słoików. Już ogórki są zapakowane. To są też takie duże słoje. O, zobaczcie, tak. Dzień był tak gorący, a Artur tak walczył dzielnie. Sekundkę, tutaj zobaczymy. Tak, tutaj. Muszę ostrość. Tutaj jest w kamionce na małosolne, do szybkiego zjedzenia. Proszę bardzo. Artur, jak się czujesz po tym całym dniu pracy? Znakomicie. Naprawdę? Czekaj, zrobimy. O, teraz będzie lepiej widać. Cudowny, o. Tu jest wszystko, co potrzebne.
popatrzcie. Wąchajcie, nawet owoc jałowca dałam, tak. Ale to ślicznie wygląda. Ale pięknie. Opa, światło się odbija. Dobra, przykryj. Te w kamionce zjemy w pierwszej kolejności, a te już pójdą na zimę. Kochani, tak? O, a tutaj Artur jeszcze ostatnie słoiki będzie dolewał. Solankę do słoiczków, tak, proszę bardzo. Artek, gorąco bucha. Lubisz to robić? Oczywiście, że tak. Ja też to lubię robić. Ale dzisiaj było bardzo ciepło, jeszcze mamy parę dni gorąco. Tak, o, zajrzymy. Tak, tak, dobrze. Proszę bardzo, a zakręcasz? Dobrze. Ślicznie. Tylko nie popasz się, nie popasz się. Zaraz będę dokręcał. Dobra. O tak. Ogórki, widzicie co? Jesteście bardzo, 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 o, gorące dnie robione. O, gorące. Tutaj, kochani, zobaczcie, zostało mi jeszcze trochę chrzanu. O, chrzanu i czosnku. Tak. I jeszcze troszkę w wanience. Jeszcze trochę. I jeszcze trochę zostało ogórków w wanience. O, jeszcze. Jeszcze włożymy z 10 słoików, nie? A potem zjemy mizerię. A potem zjemy mizerię. A tutaj, uwaga, uwaga. A tutaj, o, przepraszam bardzo. Kaczuszka jedna została już pokawałkowana, poporcjowana. Takie młodziutkie. Tak, młode, młodziutkie. To są kaczuszki, nie kaczorki. Tak, niżej, Artku. Tutaj, tak, bo ja nie chcę na kuchni. O, i dzisiaj jeszcze będę robiła, jest niedziela wieczór, ale zrobię mamie. Dzisiaj wątróbkę zjadła z rana, ale to będzie pychota. Już dawno nie jedliśmy mięsa, chce się mięsa. To znaczy, że niedługo będzie zimno. Cześć, trzymajcie się.